Okej, moi drodzy, z tej strony się wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Moi drodzy, musiałem się oczywiście zabić, ponieważ chciałem dotrzeć do miejsca punktu nocy, ale niestety nie wyszło. I tak, mamy teraz dotrzeć do punktu, gdzie spotkamy się, no właśnie, i to jest problem, nie pamiętam z kim. Wiem, że z tą kobietką, która teraz przewodzi bazarem, ale jak ona się nazywa, nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam. Dodatkowo mamy umiejętności do walki i parkouru, więc. Mega strzał. Fala uderzeniowa. Nie. Do końca szarża. Któryś tu był taki spell fajny, który chciałem. To nie. Jezu, co tu się dzieje? Czemu tak dziwnie brzmi? Roztrzaskanie. Tak, roztrzaskanie. Mieliśmy roztrzaskanie, mamy roztrzaskanie. No i tak, odbicie od wroga to priorytet. To też jest fajne, bo to jest ta szarża pseudo. No ale dobra. Najpierw to. Tak, dobrze zrobiłem, chyba dobrze. Okej. Więc dostań się do fabryki Aut Dynamo. Lecimy tam. Muszę jeszcze nagrać ten odcinek i jeszcze 4. O, to gdzieś tu było. To jest gdzieś tu. Ej. Tak, tu jest anomalia GRE. Anomalia gry. To jest chyba ta sama anomalia GRE. Anomalia. Chodź tu, anomalia. Musz ty gno... Ju. Aż ty, ale ty jesteś mocna. Jako anomalia. Kurde, cały czas się zapominam, klikam shift. Klikam non stop shift. Wow! Ty sobie nie żartuj z czymś takim nawet. Au. Jakbym miał na przykład... Mam mołotowa. Au! Oż ty gnoju. Czy ty się nie zapaliłeś? Naprawdę? Ała! No, to będziemy się tak układać? Jak pedały? O Jezu, będą się to zmutować. Kurde! Ale rowerowe. Chodziło mi o rower. Bo wiecie, rower czasem się jeździ i tam się naciska takie dwa. Masz ty gnoju. Nie jestem w żaden sposób homofobem. Mam nawet znajomego takiego. O tej orientacji. Dobra. Siadł. Widno ze starego świata. Ale serio, będę musiał to zmutować. Kurde, no. Trzecia minuta, będę musiał zapamiętać. Dobra, anomalia zrobiona. Co ty mi tu, gnoju? Won do piekła. No, ty chyba dawno zęby nie dostałeś. Już? Pokój? O, łupik. Całe dwa. Wspomagacz odporności, jakieś trampeczki. Kolejny wspomagacz odporności. Wszystko otwieramy najpierw. Dobra, tu już nic nie ma. Chodź, jedynku, wchodź. Ale tam coś jest. Cóż tutaj mamy? Mołotowy. Strzały. Dobra, fajne. To były chyba lepsze łupy niż tam na dole. Dobra, już, kochani, idziemy dalej. Ja wiem, że wy tutaj jesteście dla fabuły. Doceniam, naprawdę. O, coś tu było? Poszukaj. I włócznia do miotania.
która nie jest nam w żaden sposób potrzebna. Już co mieliśmy tutaj zrobić, to już zrobiliśmy. Tu jeszcze cię przeszukamy tylko. I możemy liść. Tam jest główny wątek. Oczywiście Aiden ma problemy z samokontrolą. Przeskakuje przez różne dziwne rzeczy. 200 metrów. Daleko. Pamiętam ten nasz tu początek. Kurczę. O Jezu, jak ty wyskakujesz, Aiden. Czy cię posrało? No to mamy problem. No, mamy mega problem. Mamy mega problem. O kurde, psem jest wielki. Ewidentnie. Coś mnie walnęło. Coś mnie rympsnęło. A, tu mnie nie walniecie. Palić się gnoje. Jest tu coś ciekawego? Coś tam jest. Pościg dobiegł końca. Ale tam coś jeszcze jest, cholercie, no. Won. Otwieraj drzwi. A zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę. Czemu ja to wiedziałem? Dostań się do fabryki, wejdź do tunelu. Tylko w jaki sposób? Mięsna przynęta. Wiem, że gdzieś tu... coś tu jest. Coś tu jest. Coś ciekawego. Jak się tam dostać? Zagra mi wytłumaczy to. Wiem, że po tej stronie nie. No wejdź na to. Au. Tutaj też, nie? Ej, to jak się tam dostać? Przepraszam bardzo, gro, czy ty mogłabyś mi tłumaczyć, jak ja mam dostać do tego pięknego skarbu? Aha. Zaczęło kliknąć tu. I zamknij. To by nie korcić nikogo. Średni zamek, gierę. Authorized only. Tak, otwarte. Po co tutaj dodawać te wytrychy? Nie mam pojęcia. Wygodne trąbeczki. Kolejny zamek średni. Może trochę w zdrowie teraz poddajemy, co? Jeżeli chodzi o te inhibitory. I tak szczerze powiedziawszy, jak nie mogę znaleźć słowa, na przykład inhibitory, filtr pyłu. Artefakt na krycie głowy, Magacze, wojskowe apteczki. Niezawodny topór, artefakt topór. O kurka, wódka. Upuść. Upuść, tak. O, ja ciebie chcę. Artefaktyczny długi topór. Nice. I co? Notka. Wiem, że wam te notki obiecuję już długi czas. Wiem, pamiętam. Ale są teraz inne sprawy, kochani. Nie może być. Dobra, chyba już wiem, jak się tam dostać. Rozumiem, że to... Oczywiście, tak. Ty się tutaj poharataj. Drabinkę sobie spuść. Wystarczyło tak. Oczywiście się zabić... Znaczy zabić, walnąć się musiałeś. Leczmy się, bo w sumie powiem o przerze, że tego HP to nie mamy za dużo. Nawet bym się z chęcią dwa razy uleczył, no ale dobra. Szapkęsy. Oczywiście z dwóch dróg musiałem wybrać tą błędną. Czego mnie to nie dziwi? Może dlatego, że tu nie ma drogi prawidłowej, czy jest? Jest, czy nie ma? Od góry? Od góry. Od górency. Wspieraj. Zawsze na propsie, lutowanko. Tabelki to jest przyszłość. Widać, Aiden jest przyszłościowym człowiekiem, bo lubi kabelki. Dobra, idziemy dalej. No. Trochę złomu. Jednego tałataństwa. Tam się nie dostaniemy.
Ale tu już się dostaniemy i tutaj się chce dostać. Czasem naprawdę niektóre fajne artefakty są. Ale to już nie jest GR. Dobra, jakieś duperele. Tędy się nie dostaniemy. Tędy się nie dostaniemy, niestety. Czy to jest Polizai? A no, Polizai. W prawo, bardziej w lewo. Pyk, otwarte. Części elektryczne. No, to się może przydać. To jest otwarte? Nie jest otwarte. Czemu mamy się tutaj chować? Czemu mamy tyle miejsca do chowania? Gro, bardzo mnie interesujesz, intrygujesz. Żółta skrzynka zawsze na propsie. To jest rzecz, którą zawsze bierę. A jak tu teraz się stąd wydostać? To jest pytanie za milion punktów. Oczekuję odpowiedzi. Odpowiedź brzmi... Nie mam zielonego pojęcia. Tu nie. Tu też nie. Nie ma tu wyjścia. Ja muszę zrobić, odpalić generator. Inne cudo. Ej, ale nie chcę nic mówić, ale tutaj jest upałka, no właśnie. No, nie rób to sobie żartów, przepraszam bardzo. Proszę się go nie bagować. Ja chcę upałkę. Sobie nie żartuj, proszę. Proszę sobie nie żartować, to raz. Tam jest kolejne. Oczywiście nasz Aiden nie potrafi wejść na takie? Czy potrafi wejść na takie? Potrafi wejść na takie, dobra. Masz wybaczony, chłopie. Ech, no co ja mam wam powiedzieć? Musimy gdzieś się dostać, tylko nie wiem gdzie. Wydawało mi się, że musimy odpalić jakiś na przykład generator, ale z tego co widzę, to nie. Jakie mamy zadanko? Wejść do tunelu. Nie celem musiałem znaleźć agregat. Dobra, ale mamy ten agregat, to nie rozumiem, dlaczego ty masz z tym problem. No jest agregat, no i co? Czemu ty go nie chcesz włączyć? Aiden, kurde, przestań się bugować, proszę. Tu nie ma nic. I czemu to jest jako zadanie wykonane? Ej. To jest coś nie tak. Dostań się do fabryki Out Dynamo. No dobra, ale... No co tutaj trzeba zrobić? Głupie. Wiesz, to jest tak bez sensu. Weź to... O jest. Chłopcze. Czy ja tutaj niepotrzebnie wlazłem? Czy ja musiałem zrobić tu coś innego? O Boziu, 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 Boziu. O dobra, udało mi się stąd wyskoczyć. Dobra, możliwe, że coś trzeba zrobić innego. Na przykład ten agregat. Tylko jak go odpalić? Ja zbugowałem questa, naprawdę. Czy ja tego questa zbugowałem? Nawet sobie nie żartujcie. Nawet sobie nie tak jaj nie róbcie. No i chyba go zbugowałem. Chyba go zbugowałem. Kurde, akurat dzisiaj, naprawdę. Że ja musiałem zbugować tego questa. No ewidentnie, coś tu się odpierdzieliło. Aiden, jesteś? Tak, ale lekko zajęty. Daję tylko znać, wykryliśmy ruch po stronie SPK-ów. Szukają cię. Uważaj na siebie i powodzenia. Tunel GRE.
To może być miejsce, o którym wspominał Hakon. Ale ani śladu Walca. I mi lepiej powiedz, o co ci tu chodzi. Ja musiałem tędy wejść naprawdę. Ja mam uruchomić ten generator? Oczywiście, że nie. Gro, czemu ty mi robisz takie fochy? A, to sam mam. Tyle szukania, latania, tylko po to, żeby zajrzeć jedną rozmowę. To jest przecież śmieszne. To jest komiczne. I teraz tam dojdę, okaże się, że jednak nie, bo nie ma prądu. I tam odpalimy ten generator i tyle. No, mówiłem. Szlak. Może jest tu gdzieś jakiś agregat? O, Jezu. No sorry, ludziska, ale to jest komiczne. Tak głupie. Głupie. Co jest? Aha. Wyglądasz trochę jak ten z Piratów z Karaibów. Jesteś Charger? Chyba tak. Wal. Chodź. Chodź, kiciuś. No, chodź. Come on. Ale zajebałeś? Ooo. Tyk. Jesteś easy. Jesteś easy! To nie ten sam charger co wtedy. Dobra, mamy nowego zarażonego. Nowy zarażony. Ale wiecie, sam ja pójdę najpierw tu, bo tu były skrzynki. Cynecki. Chodź to do tutusia. A sportfinka. Kabelki. Hełmik. Beczka. No, to imprezę można rozkręcać. Ale to nie było tu. Brak zasilania. Aha, czyli zasilanie najpierw. Niech wam będzie. Niech wam będzie. 230, 400 V. Co kryje bramka numer jeden? Aiden, nie dzwonisz, nie piszesz. Myślałem, że trzymamy sztamę. Waltz zlecił zabicie Lukasa. Detektyw Aiden nie spocznie, póki nie pozna prawdy. Myślisz, że ci uwierzę? Niby dlaczego? Bo Waltz tu jest. Chwila. Chłopcy, przeszukać tunel. Dlaczego Waltz miałby to zrobić? Żeby osłabić espeków, skłócić was, siać chaos. Skąd mam wiedzieć? Nienawidzę jebanej polityki. A ty wybrałeś złą stronę. O czym jeszcze chcesz gadać? Aitor! Zaatakowali siedzibę! To bazar! Zajęli stację! Co jest, kurwa? Dalej, otwórzmy je! To ta kurwa! Cicho! Ostrzegałem. Wysiadł prąd. Musimy znaleźć skrzynkę. Co tu się dzieje? Kto go wyłączył? A jak myślisz? Będziesz się teraz wymądrzał? Tylko mówię, dorwijmy go. I tak nie masz jak uciec.
Okej, okay. Poszukaj skrzynki. Gdzieś w pobliżu musi być komórka. Hepper, sprawdź drugie wejście. Wydwaj do tunelu. To labirynt, ale jeśli Waltz tu jest, musiał zostawić ślad jak ślimak. Chcesz się kurwa założyć, że ja stąd wyjdę? Pokazać ci coś? Patrz. Lukaj. O kurwa, dobra, nie wyszło. Podejście numer jeden. Ja sobie nie odpuszczę. No, czemu ty teraz nie chcesz jak człowiek skakać? Au. Dobra. Ej, no to jest nieuczciwe, nie fair. Już mi się udało stąd zjeść wcześniej. Dobra, ostatnia próba. Ostatnia próbencja. No, i co? I co, gnojo? Ha? Patrz, wylazłem, tylko ciekawe. Ej, czy mi się wydaje? Czy gra właśnie wyłączyła wszystkie zombiaki? Nie, niestety nie. Nie ma, chłopcy, jak? Fajnie tam się? Siedzi? Nie? To co? Głodóweczka? Głodówka, chłopcy? Co? No witam panów. A ci dwaj mieli iść do tunelu chyba, co? Oj. Jak ja was nienawidzę. Jak ja was nienawidzę. Brak zasilania. I to nie była skrzynka. Nie, naprawdę, ta gierka ma od cholery nie dociągnąć. Naprawdę od cholery nie dociągnąć. Łatwo ją zbugować. Na maksa ją łatwo zbugować. Obstawiam, że ktoś tu będzie. Nie? A jest coś? Nie? Ktoś tam jest. Pepper, znalazłeś coś? Jakieś kable. Ale wszystko zalane. Kiepsko to wygląda, poruczniku. Wszystko stało tak przez 15 lat. Szukaj dalej. Mam nadzieję, że nie dlatego wysiadł prąd. No właśnie o tym mówię. Co i patrzcie, w teorii możemy się tutaj przejść. Ktoś tu był. Wyrwał kabel. Staniesz w pubie. Mierdzi mi to strasznie. Mogę odporności, jakieś inne pierdolamento. Coś tu jeszcze było, właśnie. Żółto-czerwona skrzynka. Maczużnik. Tam jest jakieś przejście, tylko pytanie, czy my musimy tu iść? Tak, musimy. O, ślady. Opa. To było trudne, nawet dla mnie. Kto inny dałby radę tędy przejść? Ej, ten, gdzie trudno? Cholera. Ktoś musiał zamknąć tamte drzwi. Ciekawe kto? Ciekawe, jak ty się tam dostaniesz? No pomyślmy. Ej, ten, jak ty się dostaniesz? O. No teraz dostanie ci po gębie, coś mi się wydaje. Najpierw skrzynie. To nie może być takie proste, chłopaki. Nawet o tym nie myślcie. O, tam też się chce dostać. Zapłacisz za Lukasa. Wciąż nas smyczy mata. Wygadasz się przed sądem. Na chwilę przed ścięciem. Jesteś pewien, że tak to się skończy, poruczniku? Śmierć Lukasa to dopiero początek. Przyznajesz się, że to ty? Brać go. Przeszkadza ci jego śmierć? Nie pasuje ci nowa rola. Nowa pozycja, nowe wyzwania, nowe możliwości.
powinieneś mi dziękować, że ci to dałem. Pogadałeś, ale dość tych bzdur. Skuj go, Heper. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. A teraz oddaj mi to, co ukradłeś. Oddaj mi klucz, albo wszyscy zginą. Kurwa! Heper! Na co czekacie? Zabij go! Płacisz za wszystko! Chłopczyk próbuje udawać dorosłego, ale wciąż jest tylko uroczym, małym chłopcem. O kurde. No Walt to jakiś kurde mutant. Ten też nie żyje. Rozpierdolił ich w drobny mak. Patrz. Patrz ta. Ktoś się rusza. Szef jest w fabryce. Daj mu znać. Coś jest z nim nie tak. Szybki jesteś, powiem ci. No kurde. To my też? Co jest? Głowa mi pęka. Co się ze mną dzieje? Co tu się stało? Czekam w fabryce. Odbiór. Klucz. Waltz ma klucz Gierę. Mhm. To koniec, Waltz. Idę po ciebie. Przecież nie dałeś mu rady, człowieku. No dobra. Lećmy. Wtedy tu musi być chyba dzień. No i co? I jesteśmy już w Center Loop? Jeszcze nie. To raczej to nie koniec, Aiden. Wow, jak ładnie. Jak ładnie. Znaczy, w sumie to brzydko, ale ładnie. Dobra. Uuu, itemki. Itemunie. Uuu, a itemaski. Opa. Dobra, tylko pytanie, jak my... A, nie musimy nawet wyskakiwać. Op. I pod górkę. Ja mam całe życie pod górkę. Całe życie pod górkę. Jak żyje? Dobra, rozumiem, że musimy to zrobić w sposób umiejętny. Właśnie tak. I sprawdzić, czy nie ma przypadkowo gdzieś itemków. Kurde, tam jest kryształ. O, obszar skażony chemicznie. Jak się do tego dostosować? Ja to wziąłem? Chyba nie. Dla kryształu zrobię wszystko. Nawet się poświęcę. Op, niebieski rdzeń kryształu. Fajno, fajno. O fuck. To nie tak miało być. Ale wyszło dobrze. Wyszło bajerancko. Hop, 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 hop.
Chciałem powiedzieć, że tam jest jakaś farma fotowoltaiczna, ale to po prostu złe tekstury. No i chłopaki z Techlandu, to jak zwykle. Na łatwiznę, na łatwiznę, na łatwiznę, totalnie na łatwiznę. No patrzcie, no... To jest oczywiście maksymalny poziom tekstur. A wygląda to... A nie, to jest pole fotowoltaiczne. A, to przepraszam, chłopaki. Tam jest fabryka. Tamtą stronę. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. W następnym odcinku się zmierzymy z Waltzem. Z Waltzem, który zrobił z nas jakiegoś mutanta. No oczywiście Discord, jak i harmonogram macie w opisie filmu, na stronie i na tych anotacjach, które były pewnie jakieś, nie wiem, 10 sekund temu. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się. Hej, hej.